Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dawno nie mówiłam o dzieciach, a one są przecież dla nas bardzo ważne. Wychowując małego człowieka, bardzo wiele zależy od naszego zachowania, reakcji, wypowiadanych słów, czy nawet wyrazu naszej twarzy. Wyobraź sobie sytuację. Dziecko namalowało piękny rysunek. Przychodzi Ci się pochwalić i pokazać go. Wiem, że czasem te rysunki nie są po prostu ładne, ale to wszystko tylko nasza dorosła ocena. Być może na jego poziomie rozwoju jest to naprawdę zupełnie przyzwoite, a Ty mówisz, ładnie, ale tu wyjechałeś za linię, a w ogóle to następnym razem przemyśl kolory. One zupełnie do siebie nie pasują. Co robisz? Krytykujesz. Jeśli dziecko spotyka się z krytyką, uczy się osądzać. Inna sytuacja. Do pokoju starszego brata wchodzi młodszy i mówi, mogę się pobawić? Nie. Ty zawsze coś mi zniszczysz, idź do siebie. I wyrzuca małego popychając za drzwi. Co robi? Reaguje wrogo i agresywnie. Jeśli dziecko spotyka się z wrogością, uczy się walczyć. W szkole pani bierze ucznia do tablicy i każe mu dodać ułamki. Niestety uczeń nie wie, jak to zrobić. Pani próbuje coś podpowiedzieć, ale w końcu zniecierpiona rzuca. Zobacz, ile rąk jest w górze. Wszyscy znają odpowiedź. Może zamiast błyszczeć strojem mógłbyś czasem błysnąć wiedzą. Co robi? Zawstydza. A jeśli dziecko spotyka się z szyderstwem, uczy się być nieśmiałe. Jest późno. Do domu wchodzi pijany ojciec. Od progu krzyczy i wyzywa matkę. Gdy ta próbuje go uspokoić, ten podnosi na nią rękę i wymierza jej silny cios w twarz. Z rozciętej wargi matki płynie krew. Przerażony syn podbiega do matki i próbuje jej pomóc. Ojciec wrzeszczy jeszcze bardziej. Co robi? Przeraża syna. Bo jeśli dziecko spotyka się ze strachem, uczy się być lękliwe. Zabrałeś siostrze czekoladę? Jak mogłeś? Jesteś przecież od niej starszy. Zobacz, jak ona teraz płacze. Zawsze to samo. Nie wstyd ci? Jeśli człowiek spotyka się ze wstydem, uczy się być winne. Mamo, te szlaczki mi nie wychodzą, są jakieś koślawe. Nie są takie złe, odpowiada matka. Robisz je przecież pierwszy raz. Ale Franek ma zawsze wszystkie takie ładne i równe. Twoje też są ładne, ale jeśli chcesz, możesz spróbować je zrobić jeszcze raz. Jestem przekonana, że następne będą dużo lepsze. Zachęcając do działania, uczysz dziecko bycia pewnym siebie. Byłam z córką na plaży. Razem z nami była młoda dziewczyna na wózku. Cały czas próbowała coś do nas mówić, jednak nie rozumiałyśmy jej. Mamo, dlaczego ja nic nie rozumiem? Zapytała moja córka. Nie rozumiesz, ponieważ nie przybywasz z nią na co dzień. Mamo, a dlaczego ona nie może biegać? Nie może, bo urodziła się bez nóg. Co robisz w ten sposób? Pokazujesz, że ludzie mogą być bardzo różni i to jest właśnie piękne. Jeśli dziecko spotyka się z tolerancją i akceptacją, nauczy się być cierpliwe. W domu pojawił się nowy członek rodziny, mały piesek. Zachwytom nie było końca. Nagle któregoś dnia okazało się, że piesek pogryzł ulubioną zabawkę dziecka, a następnego dnia znalezione zostały pogryzione buty. Na środku pokoju w kałuże siku wszedł chłopczyk z skarpetą i woła: Mamo, ten pies jest wstrętny, oddajmy go, on tylko sika i niszczy. Nie, synku, odpowiedziała mama. Podjęliśmy decyzję, aby go wziąć, to teraz musimy akceptować wszystkie jego zachowania. W ten sposób uczysz odpowiedzialności. Jeśli dziecko spotyka się z akceptacją, uczy się kochać. Mam brzydki nos, wszyscy się ze mnie śmieją. Dla mnie jest ładny, taki twój. Nie wyobrażam sobie ciebie z innym. Poza tym taka się urodziłaś. Czy twoja najlepsza koleżanka jest śliczna, czy też może na coś narzeka? Mówi, że ma brzydkie i krzywe zęby. A według ciebie są one takie? Nie. No widzisz? Więc lubisz ją, dlatego tego nie zauważasz. Co robisz? Uczysz akceptacji. Jeśli dziecko spotyka się z aprobatą, uczy się lubić siebie. Mamo, chciałbym uzbierać pieniądze na rower. Czy mógłbym w jakiś sposób zarobić pieniądze? Pewnie tak. Popytaj sąsiadów, czy nie potrzebują pomocy przy koszeniu trawników albo wyprowadzaniu psów na spacer. Mamo, udało mi się już uzbierać 100 zł. Świetnie, w takim razie ja dokładam Ci dodatkowe 100 zł. Czy teraz wystarczy już na Twój rower? Jeszcze nie, ale obiecałem sąsiadom, że jeszcze im pomogę. Super! W ten sposób uczysz, że warto dążyć do obranego celu. Jeśli dziecko spotyka się z uznaniem, uczy się, że dobrze jest mieć cel. Czy Wy gdzieś wychodzicie? Tak, kochanie.
Mama z tatą idą dzisiaj na wspólną randkę. Niestety nie możemy was zabrać ze sobą, bo ten czas chcemy spędzić tylko we dwoje. Przyjdzie do was dzisiaj babcia. Czy rozumiesz to? Tak, rozumiem. Jaką informację wysyłasz? Że dziecko to też człowiek i wszystko zrozumie, jeśli mu się to odpowiednio wytłumaczy. Bo jeśli spotyka się ze szczerością, uczy się, czym jest prawda. Czyja jest ta zabawka? Moja! Nie, moja! Przestańcie się przekrzykiwać. Zosiu, czy ona jest twoja? Nie, jest Jasia, ale zostawił ją w moim pokoju. Czyli jest jego, a ponieważ zostawił w twoim pokoju, ty zaczęłaś się nią bawić, a on teraz chce ją z powrotem, czy tak? Właśnie tak. Rozumiem. Czy po skończonej zabawie zwrócisz ją z powrotem Jasiowi? Tak. Jasiu, czy twoim zdaniem to sprawiedliwe? Tak. Co robisz? Uczysz, że najważniejsza jest prawda. Jeśli dziecko spotyka się z uczciwością, uczy się, czym jest sprawiedliwość. Kochanie, zatrzymaj się, daj mi rękę. Przecież po ulicy jeżdżą samochody. Jeśli wpadniesz na jezdnię, samochód może cię potrącić, a to mogą mieć ogromne skutki zdrowotne. Co robisz? Uczysz dbania o siebie. Jeśli dziecko spotyka się z bezpieczeństwem, uczy się wierzyć w siebie i tych, którzy je otaczają. Pomogę pani przejść przez ulicę. Czy daleko pani mieszka? Może pomogę zanieść pani zakupy do domu? Powiedziała mama, stojąc na pasach obok starszej pani. Dziękuję ci, kochana. Chętnie. I tak z mamą i starszą panią poszliśmy do jej domu. Ona za pomoc poczęstowała nas pysznymi ciastkami. W ten sposób uczysz swoje dziecko szacunku dla drugiego człowieka. Jeśli dziecko spotyka się z życzliwością, uczy się, że świat jest przyjemnym miejscem do życia, a także uczy się kochać i być kochanym. Myślisz, że film był o dzieciach? Przesłuchaj go jeszcze raz, zwłaszcza ostatnie zdanie po każdej historyczce, a przekonasz się, że te zasady stosuje się absolutnie do każdego i w każdym wieku. Dlatego uważajmy na swoje słowa, reakcje i zachowania, bo zawsze wysyłamy jakiś sygnał i jakąś informację. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejną środę.